Pomerania. To wywodząca się z łaciny nazwa regionu leżącego na północy Polski i sąsiadującego z Morzem Bałtyckim. Na terenie regionu znajduje się kilka wielkich miast, m.in. Gdańsk, Sopot i Gdynia. Ten cały taki mechanizm można by opisać w taki sposób, że migrant, migrantka potrzebują zrobić CV, potrzebują zrozumieć, jakie są ich kwalifikacje w świetle polskiego i tutaj lokalnego rynku pracy. Więc potrzebują znaleźć doradztwo zawodowe, pójść do urzędu pracy i będziemy przygotowywać te urzędy pracy do tego, żeby w sposób kompetentny i otwarty potrafiły przyjąć migranta. No i wtedy takie CV zostanie włożone do bazy właśnie Come to Pomerania. W tej platformie rekrutacyjnej będą CV migrantów i do tej platformy rekrutacyjnej będą sięgać lokalni pracodawcy. Pracodawcy teraz narzekają na rekrutację pracowników właśnie migrantów. Mówią, że nie mają do nich dostępu. I naszym celem jest bezpośrednie połączenie obu stron. Ważne jest to, żeby migranci dowiedzieli się o tym, że taki portal istnieje. Ważne jest to, żeby mieli możliwość napisać to swoje CV, żeby ten portal był użyteczny, żeby stanowił alternatywę dla komercyjnych mechanizmów, to żeby duża liczba CV znalazła się na tym portalu, żeby on był też atrakcyjny dla pracodawców. Ważne jest sieciowanie wszystkich, ważna jest promocja, komunikacja, więc no, to wszystko trzeba wypracować. To są takie długofalowe cele. Chodzi o to, żeby byli zatrudnieni w pełnym wynagrodzeniu, żeby też kobiety były zatrudnione, żeby nie pracowali poniżej kwalifikacji. To jest bardzo częsty problem. Praca poniżej kwalifikacji. Europejska Karta Praw Podstawowych, artykuł 29, mówi o tym, że bezpłatne pośrednictwo pracy jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej. Jest prawem człowieka. Ma on charakter publiczny i darmowy, a to oznacza, że jest skierowany do każdego zainteresowanego, który za wzięcie w nim udziału nie ponosi żadnych kosztów. Głównym źródłem, z którego można czerpać wiedzę na temat całego programu, jest strona internetowa Come to Pomerania. Regionalna inicjatywa Come to Pomerania jest stworzona przez imigrantów dla imigrantów. Polityka migracyjna. Wartościowi ludzie i wartościowi pracownicy czynią kraj, który zamieszkują lepszym bez względu na swoje pochodzenie. Warto otaczać się najlepszymi ludźmi i najlepszymi specjalistami bez względu na ich pochodzenie. Na tej samej zasadzie Pomorze i cała Polska powinny sięgać po takich specjalistów z zagranicy. Ludzi, którzy sprawią, że nasz kraj będzie bogatszym, bardziej wartościowym, ciekawszym i lepszym do życia miejscem.